Jesteśmy Fight House Nowy Sącz u Rafała Dudka. Rafał, jesteśmy u Ciebie, bo niebawem Cię nie będzie. Wyjeżdżasz do Holandii, do Majka Pasanira. Wiadomo już na ile? Witam serdecznie. No, w przyszłym tygodniu na około tydzień myślę, że pojadę taki standardowy cykl sparingowo-treningowy. I kto z Twoich zawodników razem z Tobą się wybiera? Bo zawsze tam jeździliście jakąś grupką. Marcin, Tomek mają niedługo swoje walki, więc ci ludzie jadą z Tobą? Tomek na pewno jedzie. Co do Marcina, jeszcze nie wiem, bo tam ma swoje, wiadomo, firmę ma, musi tutaj pracować, ale bardzo bym chciał, żeby jechał, więc to się okaże też na dniach praktycznie. Na dniach. W takim razie zapytam, czy drogie są bilety do Holandii, czy albo autostrady w takim razie? Nie są drogie. To jest praktycznie bilet lotniczy, to jest tam kwestia w zależności, jak się kupi, to jest około 1000 zł, ale my jedziemy samochodem, ze względu na to, że nas idzie trójka, czy tam czwórka, bo jeszcze teraz ludzie z Polski ze mną chcą jechać, dużo chłopaków z Polski chce jechać, więc myślę, że kogoś wezmę i uderzymy tą drogę w samochodzie osobowym, gdzie wiadomo, co się rozbija. Jednakże sam pobyt w Amsterdamie jest bardzo drogi. Słuchaj, a w takim razie, skoro mówisz, że dużo ludzi się odzywa, to nie myślałeś gdzieś tam, żeby zorganizować jakiś taki kamp u Majka Pasanira? Bartek Batra gdzieś tam organizuje swój kamp w Tajlandii, połączony z mistrzostwami świata Muay Thai, bo tam widzieliśmy na stronie PZKB, że jest to odpowiedzialną. Więc pytanie, czy ty taki kamp gdzieś u Majka Pasanira, w najlepszym klubie, co by nie powiedzieć, kickboxingu, w jednym z najlepszych klubów na świecie, czy byś nie chciał zorganizować? Znaczy, powiem szczerze, nie myślałem nad tym. Czasami tam chłopaki do mnie piszą, żeby gdzieś pojechać, żeby tam ich zabrać. Nie myślałem tak, żeby to zorganizować w sensie obozu. Jeżeli teraz chcemy jechać i są chętni, to kogoś zabiorę. Ale to jest jakiś tam pomysł dałeś. Myślę, że byliby chętni, większa ilość. No wiadomo, no tam są treningi ciężkie. Każdy ma wyobrażenie, że jedąc do Holandii, że... Będzie tylko palił trawę i wciągał. No nie wiem, ja takie rzeczy nie robię. Akurat ja jestem przeciwnikiem, ale generalnie każdy ma takie coś, że pojedziemy, będzie super, fajnie, będzie zabawa, a tam jest kurczę, jednak nie jest tak fajnie. No jednak nie jest tak fajnie, zwłaszcza, że nikt tam kasków nie zakłada, więc taki byłem trochę zdziwiony w palestrze ostatnio, jak ci widziałem, że sparujesz w kasku. Natomiast ostatnie walki twoich zawodników, jakieś ligi, coś toczyliście? Ostatnio nie walczyliśmy. Ale seminarium było w Gorlicach. Dużo ludzi widziałem. Że było. Jaki był temat seminarium, co przerabialiście? Temat seminarium był bardzo prosty, proste elementy podstawowe, takie troszkę zapomniane, prawda, w treningu, czyli tam zejścia, kontrataki, takie, co sam ostatnio wplatam w swoje zajęcia, nad czym pracuję, więc chciałem też tym zawodnikom, prawda, z Gorlic i z Jasła, przyjechała też ekipa, pokazać, potrenować. Było fajnie, takie miejscowe, regionalne wydarzenie, spore zainteresowanie i się podobało chyba. Słuchaj, ostatnio w palestrze akurat jeszcze miałeś porozmawiać z trenerem Łukaszem Rolą na temat swojej roli w kadrze PZKB. Mhm. Pytanie, czy udało się porozmawiać, coś ustalić i co będziesz robił w ogóle w takim razie? Wstępnie ustaliliśmy. No, pomysł jest taki, to co chciałem w zeszłym roku zrobić, tylko akurat termin był taki niewygodny. Są problemy z terminami tak naprawdę i ja bardzo bym chciał do Nowego Sącza kadrę Polski. Tutaj fajnie ich ugości, tych młodych chłopaków i dziewczyny w hotelu ich tutaj, żeby fajny hotel mieli, nawet niekoniecznie treningowo, tylko bardziej tak powiedzmy, żeby się zżyli. Integracyjnie, żeby poszli w góry, pojeździli na rowerach, gdzie jakiś spływ Dunajcem zrobili, pokazać troszkę nasze miasto, żeby przyjechali do swoich miast i powiedzieli, kurde, no fajnie z Nowym Sączu. No, powiem Ci, że w Nowym Sączu jest fajnie, sam wiem, no. Czasami tu przebywam, więc na pewno. Słuchaj, jeszcze taka ostatnia rzecz chciałem Cię zapytać, bo nasz redaktor Kamil Laskowski ostatnio w palestrze z Tobą sparował, pochwalił Cię za low kicka, że bardzo mocno kopisz i ciężko go wyłapać, więc pytanie, czyja to szkoła? A, ten taki duży, ciężki, no to kawał chłopak, kurde, 100 kilo, nie? No to low kicka mocnego. No wiesz co, to tak ja, wszyscy się dziwią właśnie jak walczę, że nie kopię tych, czemu nie kopię, czemu mało kopię. Zazwyczaj jest tak, jak kurde chcę kopnąć, kopnę, ktoś mi tą nogę zblokuje i już nie kopnę więcej. A zwłaszcza low kicki, no mocno zawsze kopałem te low kicki, dużo zresztą walk amatorskich mam wygranych przez low kick. No ale wiadomo, to się blokuje, prawda, w ochraniaczu, więc nie rozbijasz tak nogi. Pamiętam walkę taką, pojedynek miałem z Jasinem Bajtarem na Infusion. I też zadanie było od pierwszej rundy go low kickami. Pierwszy mój low kick to patrzę w przerwie na kolano, na piszczel, bania wielkości kolana, nie? No już pokopane, nie? To jeszcze ostatnie pytanie, w takim razie KSW Łódź, Szymon Kołecki, Mariusz Pudzianowski, za kim będzie Rafał Dudek? Za Szymonem Kołeckim. A jakbyś mógł to uargumentować, dlaczego akurat Szymon, a nie Mariusz? Jakoś Szymon mi się bardziej kojarzy, tak nie wiem, Mariusz no strongman, Szymon bardziej taki olimpijczyk, jakaś sympatia zawsze tych takich sportów olimpijskich. Skromniejszy Szymon chyba, co? Troszkę. Chyba też, ale nawet nie o to chodzi. No jest, myślę, że jest mniejszy, jest chyba, wydaje się niby słabszy, mniej doświadczony. Ja zawsze wolę tych underdogów. Zresztą Pudzian jest, no wszędzie go było pełno i jakoś nigdy nie był to mój, powiedzmy, jakiś taki wzorzec czy jakiś idol nigdy. Prędzej właśnie taki Szymon Kołecki, który kurczę zapięciał tyle lat, w sumie nie wiem,
miał tych, prawda, złoto miał medali mnóstwo i też tak o nim było cicho. No później jednak był tym, prawda, strongmanem, było o nim głośno, był medialny, więc fajnie, że zostawili ich, bo przynajmniej Szymon Kołecki może takim Januszom tak zwanym pokazać, kurczę, kim jest, nie? A propos, mówię, że Szymon jest underdogiem, czy ty byłeś na underdogu już? Nie byłem. Kurczę, wybierasz się? Szczerze chyba nie, bo no nie mam kiedy. Od rana do wieczora na sali trenujemy, przygotowujemy się, zasuwam, mam prywatne treningi grupowe, no a trzeba też z rodziną. Prędzej pójdę chyba na jakieś, kurcze, nie wiem, do kina z dziećmi, na jakieś bajki. A teraz chyba kilka ciekawych wychodzi, także... No jestem, tak, jestem na topie, jakieś, kurcze, małe syrenki, jakieś takie typu rzeczy, to teraz jestem, to jest mój teraz, prawda, bajka siostry na kanałach dziecięcych, to w kółko idzie u mnie, więc jestem bardziej tutaj zorientowany w tych tematach. A więc Rafał Dudek przed wyjazdem do Holandii, oczywiście zapraszamy DSF Kickboxing Challenge 20 w Krakowie, 23 lutego. Zapraszamy TVP Sport. Zapraszam.